Oryginalne przepisy na święta Bożego Narodzenia sprawią, że ten wyjątkowy czas zostanie zapamiętany na długo. O tradycji należy pamiętać, a nowatorskie rozwiązania wcale nie muszą jej zaprzeczać. Oto kilka doskonałych dań, które zrobią wrażenie na Twoich bliskich. Oryginalne przepisy na święta Bożego Narodzenia. Oryginalne przepisy na święta Bożego Narodzenia z pewnością urozmaicą rodzinne spotkanie i uczynią wigilijny wieczór jeszcze bardziej magicznym. Nie wolno także zapominać, że świąteczne dania są spożywane jeszcze przez następne 2 albo 3 dni, więc należy zadbać, aby były smakowite i poddane odpowiedniej obróbce. Przepisy wigilijne ze zdjęciami. Polska tradycja, jedna z najbardziej restrykcyjnych w tej kwestii, mówi, by na wigilijnym stole znajdowało się 12 potraw i każde z nich było postne. Oznacza to, że nie mogą być zbyt sycące i muszą skromne, a przy tym nie zawierać mięsa innego niż rybie. Praktyka pokazuje jednak, że taka liczba oddzielnych potraw bywa trudna do osiągnięcia, a ich nadmiar prowadzi do marnotrawstwa. Jeśli masz wątpliwości do tego, czy wszystko zniknie ze stołu i lodówki, postaw na sprawdzone przepisy: pierogi z kapustą i grzybami, smażoną rybę, nie musi być karp, barszcz z uszkami lub bez, sałatki, ciasta i zdecydowanie najprostszy z wigilijnych przepisów, czyli makaron z masą makową i rodzynkami. Fotografie wymienionych powyżej potraw znajdziesz pod tekstem. Dania wigilijne nowoczesne. Jak już wspomnieliśmy, nowoczesność może łączyć się z tradycją i nie musi jej zaprzeczać. W zmieniającym się świecie, aby zadowolić ludzkie podniebienia, trzeba spełnić coraz więcej warunków. Święta to czas dobroci i zrozumienia, dlaczego by więc nie zaskoczyć swoich wegańskich lub bezglutenowych bliskich czymś, co będzie zarazem smaczne i zgodne z ich jadłospisem. Weganie z pewnością połakomią się na pasztet z fasoli lub soczewicy, tartę z makiem czy szpinakiem lub wegańskie ciasteczka z typowo świątecznymi przyprawami. Osobom, którym szkodzi gluten, zaproponuj zupę rybną, wypieki z mąki bezglutenowej. Ostatecznie możesz także złamać polską wigilijną tradycję i zgodnie z nowymi naukami kościoła podać im mięso, najlepiej pieczony drób, kaczkę, indyka lub geś. Coś dobrego na święta Bożego Narodzenia. Wszyscy pamiętamy, że Wigilia to natłok pyszności, którym nie sposób sprostać. Żeby te święta także zostały tak zapamiętane, postaw na sprawdzone przepisy, a jeśli masz odwagę eksperymentować, rób to rozważnie. Pamiętaj, goście nie powiedzą wprost, że coś im nie smakuje, a zasygnalizują to, po prostu nie jedząc konkretnej potrawy. Pamiętaj jednak, że do odważnych świat należy i warto postawić na oryginalne przepisy na święta Bożego Narodzenia. Co ugotować na święta Bożego Narodzenia? Nie ma niczego złego w próbowaniu nowych rzeczy.
Na Wigilii nie może jednak zabraknąć tego, co przez dekady podczas niej było. Pierogi, ryby smażone i na zimno, pierogi i sałatki muszą obowiązkowo zostać podane. Wbrew pozorom smażenie ryb i mieszanie pokrojonych warzyw z majonezem czy jogurtem nie jest trudne i raz do roku można się wysilić. Dania wigilijna Magdy Jessler. Znana restauratorka Magda Jessler co roku przekazuje oryginalne przepisy na święta Bożego Narodzenia, które uważa za najlepsze i najbardziej wykwintne. Wśród najpopularniejszych znajduje się kaszotto z grzybami, pierogi z pstrągiem i innymi rybami i wyłąbki z kaszy i grzybów, które, choć nie są daniem nowoczesnym i są coraz mniej popularne, zdecydowanie zasługują na uwagę. Szybkie potrawy wigilijne najszybsze w przygotowaniu bez wątpienia będą ryby smażone na maśle, które wystarczy podsmażyć po kilka minut z każdej strony. Łatwo jest również przygotować makaron z mesą makową i rodzynkami. Mesę makową można kupić w każdym sklepie, podobnie jak rodzynki, miód i orzechy, które wiele osób również dodaje do tego specjału. Boże Narodzenie potrawy tradycyjne, jak przyjęło się przez ostatnie dziesięciolecia uważać, nie ma świąt Bożego Narodzenia bez karpia, szczególnie zabitego w domu po uprzednim trzymaniu go żywego w wannie przez kilka dni. Jeśli hołdujesz tej tradycji, kup żywego karpia i zabij go własnoręcznie. Rybę tę można przygotować na wiele sposobów, a najlepsze walory smakowe prezentują młode okazy, starsze naprawdę mocno pachną i smakują mułem i wodą ze zbiornika, w którym dorastały. Przyrządź go na ciepło lub w sosie grzybowo-śmietanowym. Nie zapomnij o pierogach z kapustą i grzybami i barszczu. Jeśli twoi krewni pochodzą z innej części Polski, być może z Kresów, warto także dowiedzieć się, jakie dania spożywali za młodu. W tej kwestii polecamy kutie i smażone pierogi z kapustą i grzybami ze słonego ciasta drożdżowego. Ich zaletą jest to, że przez nawet kilka dni nie tracą sprężystości i wyśmienitego smaku. Sprawdzone przepisy kulinarne na Boże Narodzenie sprawdzone równa się wykorzystywane latami, a to właśnie warunkuje tradycję. Jeśli pragniesz, by te święta odbyły się jak przed laty, bez udziwnień i eksperymentów, postaw na sprawdzone przepisy i smaki. W końcu dania wigilijne, oprócz sałatki warzywnej, spożywane są raz do roku, więc nawet te tradycyjne są niemałym kulinarnym wydarzeniem. W tej kwestii ponawiamy nasz apel: pierogi, sałatki, ryby i barszcz, a do tego postne ciasta. W przypadku sprawdzonych przepisów nie ma mowy o mięsie wszelkiej maści. Osoby religijne powinny unikać także jakiegokolwiek alkoholu, ponieważ ani nie jest postny, ani miły Bogu, szczególnie 24, 25 i 26 grudnia.